Witajcie wszyscy. Tutorialu do Blendera, jak zrobić drzewo do gier. W tym przypadku akurat będzie to LS, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dostosować to drzewo w innej grze. Tak wygląda w Blenderze, a tak wygląda w LS-ie. Więc przechodząc na sam początek, może teksturki jakieś. Zaznaczmy sobie na razie, tu jest muzu gimpa, pokażę wam. Potrzebujemy gałąź i korę. Mamy tutaj taką korę i mamy tutaj druga gałąź. Tak się prezentują dwie moje tekstury. Oczywiście tutaj w gałęzi pokaż. Mam akurat top angielsku i mam gałąź ustawioną, jak widać, na połowie nasz ten korzeń. Główny mamy na połowie ustawiony, żeby to ładnie się filmowało potem. To jest ważne. Więc zamknijmy na razie. I w naszej teksturze, na przykład kory, jeżeli chcecie, żeby nie było widać, jak się powtarza ta tekstura, można zastosować filtr. Akurat po angielsku, nie wiem jak jest po polsku, bo nie mogłem sam znaleźć. Po polsku, jak to się nazywa. I w map i normalnie make seamless. I tak jest. Zaznaczamy, wtedy nam się tekstura zedytuje, żeby nie powtarzało nam się tekstura właśnie, żeby nam się nie powtarzało. Zapisujemy i gotowe. Dokładnie to ja zrobiłem to wcześniej, więc przejdźmy może do Blendera. Włóżmy nowy plik. No i zaczynając, usuńmy wszystkie nasze pliki, znaczy pliki obiekty. Ja jeszcze otworzę sobie text editor i otworzę sobie buttons. Stop. Click. I start. Dobra. Na razie sobie to połączę do dołu, żeby nie przeszkadzało, nam nie będzie potrzebne. Przejdźmy może jeszcze w preferencje użytkownika, dodatki i wpiszmy sobie tutaj free. Zaznaczamy nasz plugin, zapisujemy ustawienia, wyłączamy. Co następnie? Następnie tutaj w panelu bocznym zaznaczmy może tak w renderze i nic. W cenie też nic nie potrzebne, znaczy w layerach. W cenie można zmienić jednostki na metryczne. Teraz coś jeszcze tutaj nie w świecie, można dodać oświetlenie otoczenia. No i schowając panel na razie na bok, można zacząć nasze drzewo robić. Wezmę na razie nasz 3D kursor na sam środek i dodajmy nasze drzewo. Prezentuje się tak. Jeszcze należy pamiętać, że jeżeli dodacie nowy obiekt, może źle to zrobiłem, no ale dobra. Dodając nowy obiekt, na przykład przejdźmy tutaj do opcji, do tools, mamy nasze drzewo, jak widać. Jeżeli przyjdziemy, na przykład wybierzemy nasz cube, a nie, czekajcie, tu, o, na przykład kliknąłem, odznaczyłem wszystko, zaznaczam drzewo, nie da się już edytować, więc trzeba wszystko od razu robić. Dodajmy nasze drzewo. I co na sam początek? Na sam początek trzeba zmniejszyć rozdzielczość naszych krzywych na jak najmniej. Zaznaczyć bevel. Przejdźmy dalej. Można zaznaczyć sobie tutaj kształt naszych gałęzi. Tutaj mamy kilka naszych presetów. Na przykład tapered cylindrical. Chociaż można i samemu zrobić custom shape. No tutaj możecie decydować, jaka będzie długość na dole, na górze. Mają być jednakowe, gdzie mają być krótsze. Powiedzmy, dajmy na górze krótsze. I zostawmy tak może na razie. Coś takiego. Przechodząc dalej, handle type zmieniamy na vector. To jest bardzo ważne, ponieważ patrzcie, tutaj mamy nasze trójkąty. 948. Zmienimy na vector.
no niby się nie zmniejszyło, no ale dużo to zmienia. Jak widać, mamy taki gdzie gałąź. Może trochę gorzej wygląda, ale że jest o wiele lepiej dla gry. Oczywiście skala to wiadomo, tutaj jest jeden ten, to jest 10 metrów powiedzmy, to jest 20 metrów. Tak można sobie skalować, jak ktoś chce. Ja zostawię na razie coś takiego. I przechodząc dalej, mamy geometria, to teraz branch radius. Tutaj ja sam mało kombinuję, bo tu jakoś mi nieprzydatne są te opcje. Można zwiększyć tutaj grubość pnia i tych gałęzi. Dam sobie na jeden. Bevel resolution, żeby te gałęzie były lepsze, ale ten driss idzie do góry, więc na razie zostawiamy na 0. Przechodząc do dalszej zakładki splitting. Żeby to ładnie zobrazować, przejdę do tego. Tutaj mamy levele, ile razy ma się tam rozdzielać, chociaż do gry zostawiamy na 2 stopnie. Oczywiście base splits, czyli ile razy ma się tutaj nam iluśka, ile razy ma się nam rozdzielać tak jakby pień ten główny. Jak widać, tu można kontrolować. Więc na razie, no jak ktoś używa, to ten. Ja zostawię na 0 w tym przypadku. Tu mamy chunk cave, czyli odziemek. Nie wiem, ja tutaj nie wiem jak przetłumaczyć. Odziemek można zwiększyć, zmniejszyć, gdzie chcecie, odkąd, żeby gałęzie rosły. Ja zwiększam na 0. Niech tyle zostanie. Można oczywiście, teraz tutaj mamy gałęzie, można zmniejszyć ilość gałęzi. Na przykład z 50, dam na 25. Na połowę i wygląda to tak. Mamy 288. Tak, żeby ten kształt odpowiadał do 500-600 maksymalnie. Więc kontynuując, może co tu można zrobić? Mamy segment splits. Jeżeli to zwiększymy, powiedzmy tyle, i tutaj split angle zwiększymy, to dzieją nam się takie fajne rzeczy. Jak widać, gałęzie nam się rozjawiają tak bardzo fajnie, tylko teraz za dużo mamy trójkątów. Będzie te 400, 500, nie, tam na razie 414 zostanie. I tak to wygląda. Przechodząc dalej, tu możemy jeszcze je obracać, możemy tutaj dawać offset, żeby one inaczej się układały. I jeszcze mamy na samym dole, to też jest ważne. Ja zawsze ustawiam to pierwsze na 12, czyli ten pień główny będzie miał 12 podzieleń, tak jakby do góry. Drugie ustawiam na 3. To są, tak jak widać, patrzcie. Pyk, pyk. Ustawiam na 3. No i mamy 200 trisów, więc wtedy można zwiększyć nasze gałęzie na górze do 420. O, i tak niech sobie zostanie na razie. Jak widać, 320 trójkątów. Przejdźmy dalej. Branch Grove. To też jest fajna zakładka. Możemy tutaj długość naszego pieńka, jak widać, przerobić długość gałęzi. Jeden, nie, 0,3 chyba było. Można tak edytować, jedna dłuższa, druga krótsza, tak żeby różnie było. Stawiam na 0, zostawię. Można oczywiście, co jest nawet fajne, wygiąć naszą sosnę. Ustawmy tu może na 100 stopni. Znaczy nie, bo to źle zrobię. Czyli 0. Nie, nie podoba. Minus 30, spoko. Tutaj można wygiąć nasz główny pieniek, jak widać, więc może nie, mniej, tak, można zwiększyć, jeżeli to się zwiększy, jak widać, ten pieniek nie rośnie tak regularnie, tylko tak strasznie zygzakowato. Ja zmniejszę to 100, może nie będzie. Tu oczywiście jeszcze można też jakoś powyginać tą sosnę, można się pobawić tymi opcjami. Jak widać, takie a la S mi wyszło. Dobra. Coś tu jeszcze? Tutaj nie. Pruning.
pruning, dobrze. Można te drzewo tak jakby przyciąć. Tylko czekajcie. Jak widać, tutaj się dzieją takie rzeczy. Jeżeli chcecie się tym pobawić, proszę bardzo. Ja akurat z tego nie korzystam. I najważniejsza nasza opcja, czyli liście. Pokażmy najpierw. Mamy takie pięciokątki. Zmieniamy je, albo sześcio. Zmieniamy je na kwadraty. Tutaj mamy ilość liści. Tylko to może zaraz. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj jeszcze coś takiego. Zacznijmy od tego. Mamy, mogą być takie prostokątne. Ale jeżeli chcecie, żeby tekstura ładnie nachodziła, ustawiamy po prostu na 1. Jest kwadrat. Przeskalujmy go może na 1. 1 to jest tak. Mało. No, 1 i 6 niech będzie. No i teraz kolejna ważna rzecz, dosyć. Może zmienić ilość liści. Rotation, czyli obrót naszych liści. Jak on ma być? Ja osobiście korzystam z takiego sposobu, że ustawiam je tak, żeby były dosyć równo. Dosyć równo z tą gałęzią, co tu wyleci. I wariacja ustawiam na dosyć sporo. Czekajcie, ta wariacja, nie ta wariacja. Czekajcie. Trzeba właśnie umieć sobie poradzić z tym. Może na 0, 0. Nie. Aż sam się pogubiłem. Trzeba tak ustawić, żeby one się krzyżowały, te liście. Jak widać, żeby tak były niby pod kątem prostym. Albo żeby tak się przecinały. Zwiększę może ilość liści, bo mamy 500 trójkątów. Zwiększę do 55. Mam 700, nadal jest spoko. Tak do 1000 tworzę drzewa. No to chyba będzie dobrze, jak tak patrzę. Te liście są dosyć ładnie, się krzyżują. Więc to wszystko jak na razie w naszym drzewie. Przejdźmy tutaj do bocznej zakładki, bo teraz trzeba oteksturować. Na sam początek może zaczniemy od liści. Stwórzmy materiał, dajmy liście. Oznaczę sobie specular. W razie idę do Blender Game. Trzeba pamiętać, przechodzimy do Blender Game. Przechodzimy do tekstur. Tworzymy teksturę, nazywamy. Wybieramy zdjęcie. Liście. Tutaj to będzie ta gałąź. Trzeba zapamiętać tak, że tu trzeba zaznaczyć alfę. I teraz w materiale trzeba odznaczyć backface cooling. Alpha blend ustawiamy anti-aliasing lub alpha clip. I zaznaczamy na transparency i zmniejszamy alfę na 0. Przejdę teraz może do widoku materiału. Jak widać, teraz są ładne liście. Mogłem wcześniej przejść, bo jak alfa jest na 1, to jest szarpa. I tu na razie chyba wszystko. Zobaczmy, jak to wygląda. A jak widać, dosyć ładnie wygląda ta sosna. Przechodząc dalej. Mamy nasze drzewo, więc przejdźmy może do... Schowajmy liście na początku. Liście schowane. Więc klikamy na razie, jak mamy pieniek, zaznaczamy jeden ten punkt i klikamy Ctrl L. Zaznaczy nam się na przykład cały pieniek w tym przypadku i klikamy P. Zaznaczamy, klikamy tutaj. Przechodzimy do tej zakładki i zwiększamy, bo jak widać, jest pieniek nasz jest kwadratowy. Zwiększamy resolution na 1, 2, jak chcecie. Tego, że to 800, to ja sobie pozwolę na 2. I wtedy Alt C, klikamy OK, zaznaczamy gałęzie, Alt C, klikamy OK, zaznaczamy oba i Ctrl J. Wtedy to jest jeden obiekt. I na ten obiekt może dajmy teksturę. Nowa tekstura i będzie kora.
tak samo. Tutaj tekstura, tworzymy tekstura. Wybieramy nasz z pliku, naszą teksturę. I mamy, jak na razie wygląda coś takiego. No jest rozciągnięte i właśnie w tym celu będziemy zaznaczać nasze takie no linie, gdzie ma to być rozcięte. Że tak powiem, to tak się mówi. Więc przejdźmy do widoku edycji. Zaznaczmy nasz widok krawędzi i z przytrzymanym klawiszem Alt zaznaczamy prawym przyciskiem myszy. I oczywiście Alt Shift i zaznaczamy. Dobra, gdy zaznaczycie wszystkie, klikacie spację i wpisujecie sobie mark. I wybieracie pierwszą opcję mesh. I w moim przypadku akurat one się kolorują tak na różowo, ale w podstawowej wersji Blendera kolorują się na pomarańczowo, więc jeżeli już tak się zrobi, klikacie dwa razy A, żeby zaznaczyć wszystko. U i unwrap. Teraz dzielicie ekran na pół sobie, przechodzicie do UV Image Editor i teraz trzeba pokombinować. Czyli tak, wybierzemy wybór ścianek. Wybieramy tą ścianę, tą powiedzmy, żeby szybciej było, to ja sobie biorę po jednej ściance. Trzeba wybrać sobie i tych, co leżą tak horyzontalnie. Wybieramy. Gdy wybierzecie Ctrl L, zaznaczy wam się cały obiekt, cała wyspa tak zwana R90. Teraz przeniosę sobie może wszystko tak w jedno miejsce. Zaznaczę nasz pieniek, zeskaluję go. Ja z kolei go 8 razy przeniosę do sobie trochę na X-ach. Ctrl I, mamy nasz. Reszta pozostałe zaznaczenie zeskaluje. Przeniosę mniej więcej tak. Chociaż nie, przeniosę. I jest ładnie. Teraz jak przybliżymy się do kory, jak widać jest już lepiej, ta tekstura wygląda. No nie jest może jakaś 4K, ale do LS-a na pewno się nadaje. Teraz można już włączyć liście i podziwiać nasz efekt końcowy naszego drzewa. Wygląda ono tak. Więc może jeszcze tak. Mamy drzewo. Zmienię nazwę na sosna. To czy to nie będzie liście. I gdy już mamy ładnie gotowe, należy wyeksportować plik. Eksportuj. I 3D. Wyeksportujmy sosna tut, będzie sosna. Eksportujemy, przejdźmy do naszego folderu, który wyeksportowaliśmy. Edytujmy go notepadem. W teksturach wybieracie linki tak, do tekstur, usuwacie. Oto tą część zostawiacie samą nazwę tekstury, na przykład pora kropka będzie, gałąź będzie. Zapisujecie, odpalacie i taki jest nasz efekt pracy. Tak jest. Tylko o czym trzeba o czym należy pamiętać. Bo jak tutaj przyjrzymy się, to widać, że tą siatkę widać. Przez te liście, przez korę nie widać, więc może jeszcze jedno pokażę. Spójrzmy, może niech będzie plane. Teraz tutaj dam atrybuty. Spójrzmy. I jeszcze dodajmy, żeby przyjmował cienie. Jak widać, nasze gałęzie nie dają cienia. Nasze tekstury. Trzeba zaznaczyć nasze liście, to jest to samo. Liście zaznaczamy i odznaczyć Alpha Blending. Jak widać,
Teraz wszystko ładnie daje cień. Więc to chyba wszystko. Można sobie teraz usunąć nasz obiekt. Ojejuśku, coś się chyba zbugowało. A jak się zbugowało? Usuniemy światło. No i tak musi zostać z kamerą i sosna. I teraz można zapisać jako nasza sosna i 3D i wsadzić do naszej mapy. Myślę, że się czegoś nauczyliście, że było bardzo pomocne. Liczę na ocenę filmu, czy podobał, czy nie. Dzięki i na razie.